Witam Was serdecznie. Spróbujemy sobie zobaczyć dzisiaj miejsce, do którego już dwukrotnie uderzałem, ale mi się nie udało. Zobaczymy, co się będzie działo, a co nie. Tu jeszcze postaram Wam się pokazać okopy, bo też są. Tylko ciężko mi powiedzieć, czy tu są okopy I wojny światowej, czy II. Ale dobra, chodźcie dalej, zobaczymy. Dzisiaj wsparcie znowu przyjaciół, a ja już widzę, że rzeczywiście ten cmentarz jest. Ja wiem, kochani, że temat cmentarzy jest dla większości nudny i tak dalej. Ale powiem Wam jedno, jesteśmy naprawdę kilka kilometrów głęboko w lesie. I nagle tu mamy cmentarz. Więc chociażby to jest bardzo zastanawiające. I od razu widać, że są to dość stare. Słuchajcie, 1821 roku urodzin, tu 1827. No to już no trochę latek mają. I są zachowane w całkiem niezłym stanie. Aczkolwiek tu widać, że kiedyś jeszcze było ciut wyżej. Ale nie wytrzymało najprawdopodobniej po prostu tego czasu, który minął, bo cmentarz nie wydaje się być zdewastowany w żaden sposób. O, on jest większy troszkę niż myślałem, bo tam jeszcze z tyłu jest również. No tu jest część, której bardzo nie lubię na cmentarzach, więc od niej sobie odejdę. Tu właśnie mamy takie specyficzne płyty nagrobne, bardzo wysokie, przynajmniej jak na nasze rzymskokatolickie cmentarze. 1811. O, i tutaj jest też bardzo fajna, specyficzna rzecz, którą widziałem na cmentarzu w zachodniopomorskim, to jest już chyba. Właśnie takie ociosanie, które by wskazywało, że to mamy do czynienia z drzewem, a to nie jest drzewo, słuchajcie. Nie wiem, czy beton, czy coś innego, ale na pewno nie jest, nie, beton też nie, ale na pewno to nie jest drzewo, a tak przynajmniej się to prezentuje. No zobaczcie, tu się przewrócił krzyż, ale ktoś go ustawił. Daty nie widzę. Ojej, ojej, teraz. Ojej, gdzie tu chyba tak. Tu mamy do czynienia z takim starym pismem niemieckim. Będzie zdjęcie. Stawię na końcu, będzie można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze mi tu myślę zdjęcia. Porobisz, papciu, zdjęcia? Znaczy ja też sobie tutaj porobię. Tutaj też, zobaczcie, ktoś postarał się, żeby te elementy wszystkie przywrócić. Takie ozdobne szkło. Takie puzzle trochę się zrobiły. I tu też mamy jakimś staro niemieckim pismem. Jeszcze. Tu tak samo, zobaczcie. Też się przewróciła płyta nagrobna, umszała bardzo mocno. I mamy tutaj 1859-1935 i 1859-1925. No powiem Wam szczerze, w lesie, daleko od zabudowań, właśnie trochę jestem zdziwiony. Bo z
reguły tego typu cmentarze były blisko wsi. Na jakichś pagórkach widzimy, że może nie widzicie na kamerze, że jest troszkę wyżej, ale tyle kilometrów od innych zabudowań, no nie wiem dlaczego to tak wygląda, czy to były jakieś osady jeszcze blisko. Dobra, jeszcze się przejdę, może coś ciekawego znajdę. Dobra kochani, nie ma co tu przedłużać. Żegnam się z wami z tego miejsca, razem z moimi przyjaciółmi. Ukryty w lesie cmentarz ewangelicki. No ciekawa sprawa. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. A tu jest jeszcze ta ciekawostka historyczna, której wam wspominałem. Są to okopy. Ponoć gdzieś tam dalej za mną. Możliwe, że jeszcze jakieś małe fortyfikacje czy umocnienia. Nie wiem. Ponoć nie byłem. No jak widzicie, w okopach nawet tu są śmieci. A taka mała ciekawostka. Wiecie co, trochę się wyjaśniło, dlaczego chyba tam był cmentarz, bo tu mamy zabudowanie jakieś stare, już zarośnięte. Więc możliwe, że tu jeszcze kilkadziesiąt lat temu jakieś zabudowania były. Na potwierdzenie też zobaczcie jakieś, nawet na filmie to widzicie gorzej, ale tam też jest jakiś murek. A tutaj wyraźnie tu mój przyjaciel zauważył właśnie, że jest fundament czegoś. Widzicie tutaj cegła. Więc tu na pewno były zabudowania gospodarcze. Pytanie, ile i kiedy zostały opuszczone.